Tak sobie myślę, że poproszę was na samym początku, abyście mogli wspierać mnie w modlitwie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeszcze 5 godzin wcześniej nie potrafiłem wypowiedzieć słowa, dlatego, że mam problem z gardłem. Ale dzięki Bogu mówię, więc jeżeli możecie mnie wspierać w modlitwie, to będę niezwykle szczęśliwy. Kochani moi, przewrotnie chciałbym dzisiaj specjalnie wygłosić taką pewną kontrowersyjną mowę, mam nadzieję, że mieszczącą się w ramach teologii chrześcijańskiej. Kochani, ponieważ w tym roku podczas tych dni ekumenicznych mówimy bardzo dużo o miłości. I to jest dla mnie też takim wyrazem miłości, że zostałem zaproszony. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim i cieszę się, że mogę tutaj być, kochani, że mogę przebywać w tym pięknym miejscu, ponieważ wiele słyszałem o wspólnocie Szemenew. Byłem swego czasu jeszcze mieszkańcem Katowic też i tam pamiętam, że mieliśmy wspólne spotkania w Kościele Ewangelickim, także ze wspólnotą Szemenew. I muszę wam powiedzieć, że z takim drżeniem serca wspominam tamtych ludzi, moich wspaniałych przyjaciół też i tych ludzi, którzy jakby zaszczepili we mnie takiego ducha właśnie wspólnoty Szemenew. Mogę wam powiedzieć, że tak czuję się takim jakby członkiem tej wspólnoty też. Jeżeli możecie mnie przyjąć jako takiego nowicjusza, to bardzo, bardzo się będę w tym momencie cieszył. Kochani moi, prowokacyjnie, ponieważ wziąłem sobie za takie motto tego kazania, tego zwiastowania, słowo, które mamy na samym początku. Czytamy bowiem w tym naszym haśle: będziesz miłował Pana swego Boga, a swego bliźniego jak siebie samego. Oczywiście, kochani, doskonale pewnie zdajemy sobie z tego sprawę, że każdy z nas wie, że motorem takiego chrześcijańskiego życia, służby, misji jest miłość do Boga. I o tym mówimy przez wszystkie te dni, które były tutaj w Łodzi. Kochani, ale ja chciałbym prowokacyjnie zadać takie pytanie nam wszystkim, czy potrafimy kochać siebie, nas samych? Wiecie dlaczego? Dlatego, że od jakiegoś czasu zgłębiam tajniki terapii, czy mentoringu, czy właściwie wręcz całymi garściami czytam o tym wszystkim i muszę wam powiedzieć, że prawdopodobnie poświęcę całe swoje życie na to, żeby odczytywać Biblię jako najlepszy przewodnik terapii dla człowieka. Dlaczego, kochani? Dlatego, że coraz więcej ludzi, kiedy rozmawiam z różnymi liderami duchownymi, coraz więcej ludzi, niestety, z różnych wspólnot, duszpasterze mówią: nie mam siły, jestem wypaloną osobą. Przestało to wszystko w moim życiu działać. Ktoś przekroczył moje granice. Nie mam już naprawdę siły na to wszystko. Być może Bóg zmienił nawet może swój plan dla mojego życia. Oni mnie wykończą, czuję się poraniony, jestem beznadziejny, nie spełniłem oczekiwań innych, zbyt dużo planów, nie zrealizowałem nawet 10% tego, o co wspólnie żeśmy się modlili i planowali. Czy znacie takie hasła? Myślę, że tak. I kochani, wydaje mi się, że właśnie powinniśmy teraz dzisiaj mówić o tym, jak kochać samego siebie. Oczywiście pewnie będę słyszał gdzieś tam głosy, że jak tak można mówić, to jest jakaś miłość egoistyczna, jakaś egocentryczna, jakaś narcystyczna. Nie, właśnie prowokacyjnie chciałbym wam zadać pytanie, kochani, czy potrafimy kochać siebie samych? Będziesz miłował Pana Boga swego, a swego bliźniego jak siebie samego. Kochani, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że myślę sobie tak, że ludzie bardzo często, kiedy odkrywają w nas, że kochamy samych siebie, że akceptujemy samych siebie, że mamy taką miłość zdrową, taką, jaką Bóg przekazał nam, to widzą, że nie jesteśmy wewnętrznie skonfliktowani. Widzą, że tak naprawdę kochamy siebie, że jest nam dobrze samemu sobą, tak? Że to jest też coś, co ludziom się podoba. Wysyłamy niejako takie dobre sygnały na zewnątrz. Oczywiście, kiedy jesteśmy skonfliktowani sami ze sobą, to natychmiast ludzie się odsuwają. Być może boją się, że się tym zarażą, że to jest jakieś tam, wiecie, że to gdzieś może dotyczyć także ich. I dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy pomyśleli o tym, czy kochamy siebie samych, ale taką zdrową miłością. Miłością taką, którą obdarzył nas Bóg. Kochani, co to znaczy? Ja spróbowałem sobie odpowiedzieć na takie pytanie, co to znaczy, że mamy prawdziwie kochać samych siebie. Oczywiście mówię tutaj jasno, wyraźnie o tym, że mamy kochać samych siebie taką miłością, jaką Bóg nas każdego
umiłował. Więc mam takie wrażenie, kochani, że w pojęciu biblijnym poczucie własnej wartości to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Przecież jestem dzieckiem Bożym, przecież Bóg mnie stworzył, tak? Pamiętacie, apostoł Paweł mówi, czy wolno bić obywatela rzymskiego? Powoływał się na swoje obywatelstwo. Czy wolno bić obywatela rzymskiego? Przecież Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, jak czytamy w pierwszej księdze rodzaju. Co oznacza, że każdy człowiek jest wartościowy i godny miłości. A więc czy szanujemy siebie? Czy szanujemy siebie? Dbanie o siebie to jest kolejna bardzo ważna rzecz, jak mamy kochać samego siebie, mamy dbać o siebie, tak? O swoje potrzeby fizyczne, o swoje potrzeby emocjonalne. Oznacza to tak naprawdę też zdrowe odżywianie, a więc nie zachęcam was do tego, żebyście korzystali z fast foodów, ale żebyście pomyśleli o tym, że skoro Bóg was kocha, to spróbujcie pokochać samych siebie w taki Boży sposób. Zadajcie sobie pytanie, czy szanujemy siebie w Boży sposób. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Kiedyś miałem okazję pracować w Wielkiej Brytanii. Właściwie spotkałem tam ludzi, którzy... Aż się boję czasami rozmawiać z ludźmi, bo potem coś się dziwnego dzieje czasami, kiedy rozmawiam w czasie podróży. Gdzieś tam poczułem w sobie, prawdopodobnie to Duch Święty jakoś zachęcił mnie do tego, żeby porozmawiać z nimi o Jezusie Chrystusie. Wiecie, i mówię o tym, że no, jestem dzieckiem Bożym, że Bóg dał mi to przebaczenie, że mam taką radość. Boże, jak ja się cieszę, że po prostu moje życie jest zapisane w Księdze Żywota Baranka. Jeśli oni nagle mówią, że to jest wspaniałe, to jest cudowne to, co ty mówisz, ale wiesz, no my nie mamy czasu, żeby się gdziekolwiek spotykać, żeby gdzieś chodzić do kościoła. Jesteśmy katolikami, ale nie mamy czasu na to, żeby przyjść do kościoła. Ja gdzieś tam nalegałem w swoim sercu, zachęcam was. Spróbujcie może jeden dzień w miesiącu wybrać, jeżeli już jest tak ciężko, albo przynajmniej dwa dni gdzieś tam, albo po pracy. Spróbujemy, ale to, co mówisz, jest piękne, ale niestety jest nam ciężko, bo mamy taką, a nie inną pracę. Kochani, muszę wam powiedzieć z taką troską i z bólem w sercu, że on po jakimś czasie zachorował na raka płuc. Zmarł, a ona z tęsknoty za nim zmarła rok później. Naprawdę dbajmy o siebie. Dbajmy o siebie, kochajmy siebie Bożą miłością. Czasami mam wrażenie, że kochamy bliźniego swego bardziej niż siebie samego. I to jest moje takie moje wskazanie, takie moje poselstwo dla was, kochani, dzisiaj. Przebaczajcie sobie samemu, to jest kolejna bardzo ważna rzecz. Wiecie, czasami, kiedy rozmawiam z kimś, to też odnoszę takie wrażenie, że Pan Bóg dawno przebaczył komuś już, ale ten ktoś samemu sobie nie jest w stanie przebaczyć. Nawet opowiada bzdury, że być może Bóg jednak zmienił plan, być może jednak Bóg skreślił go z księgi zbawienia żywota. Co za brednie, tak? Co za kłamstwa? Co za niezwykłe kłamstwa? Przypominaj sobie, że jesteś osobą akceptowaną i kochaną przez Boga. Pamiętacie piękny fragment? To nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem przed założeniem świata. Ja was umiłowałem pierwszy. Czasami wiecie, jak słucham takich sloganów chrześcijańskich, gdzie to ludzie mówią, to ja wybrałem Jezusa Chrystusa, to ja, wiecie, nawróciłam się gdzieś tam. To nie ty, to Bóg ciebie przed założeniem świata już zobaczył, przewidział. Wybrał ciebie, abyś dzisiaj mogła śpiewać, wielbić, chwalić i mówić o Bożej miłości. Przypominaj sobie więc, że jesteś osobą kochaną przez Boga, że Bóg kocha ciebie bezwarunkowo takim, jakim jesteś. Dlaczego o tym mówię, kochani? Dlatego, że Pismo Święte, odnoszę wrażenie, jest najlepszym podręcznikiem psychoterapii, mentoringu czy coachingu, czy Bóg wie czego tamkolwiek jeszcze. Pamiętacie słowa Chrystusa? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja, Jezus, dam wam ukojenie, odpocznienie. Więc po prostu przyjdź, jeżeli czujesz się osobą wypaloną we wspólnocie, w kościele, gdziekolwiek, w relacjach ekumenicznych nawet, czy gdziekolwiek w drodze czcigodni kapłani, gdziekolwiek jesteście, czy bracia i siostry, którzy macie jakąś służbę, to po prostu przyjdź do Pana Boga. Nawet nie próbuj udowadniać mu czegokolwiek, dlatego że czasami odnoszę takie też wrażenie, że ludzie próbują udowadniać Panu Bogu cokolwiek, że oni mogą zrobić to, albo tamto, albo jeszcze coś. Panu Bogu nie ma potrzeby, żeby czegokolwiek udowadniać, bo On świetnie zna każdego z nas.
On lepiej zna niż my siebie sami jesteśmy w stanie poznać i rozpoznać, tak? A więc przyjdź po przebaczenie, po akceptację, po nowe siły, po nowe wizje, po nowe pragnienie. Przyjdź, aby pobyć w Jego obecności. Rozmawiałem z bratem Markiem na temat modlitwy Jezusowej. Być może to jest dobry taki, taka przyczyna do tego, żeby odnowić swoje serce. Modlitwa Jezusowa, prosta, wspaniała modlitwa Jezusowa. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną, nad grzesznikiem. Pierwsza modlitwa, pierwsza, która może wypływać z serca. Jeżeli czujesz się osobą, która jest wypalona, przygnębiona i która nawet nie może kochać samego siebie, to przypomnij sobie właśnie tą modlitwę. Wiecie, jakie są statystyki w księgarniach? Ludzie kupują najwięcej książek na temat przebaczenia, na temat akceptacji, afirmacji. Wydają stosy pieniędzy, słuchajcie, tony gdzieś tam w Empiku, gdzieś tam ktoś kiedyś zrobił taki sondaż. Stosy, mnóstwo literatury na temat afirmacji samego siebie, akceptacji, kochania siebie samego. Wystarczy spojrzeć do Pisma Świętego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jak siebie samego. Kochani, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że znowuż kolejna bardzo trudna historia z Wielkiej Brytanii. Tym razem nie z Wielkiej Brytanii, wybaczcie. Byłem kiedyś przedstawicielem pewnej firmy, nie będę mówił jakiej firmy. Wiecie, jak to przedstawiciele czasami mają takie spotkania integracyjne po szkoleniu. Ja wtedy byłem świeżo nawróconym człowiekiem, który był zakochany w Chrystusie. No i każdy z tych uczestników tej konferencji, tego szkolenia mówił o sobie, tak? Mówił, że tam interesuje się piłką, filmem, sztuką. A ja powiedziałem z drżeniem kolan gdzieś tam, że wiecie, no właśnie Jezus zmienił moje życie, to On jest moim Panem, On daje mi życie wieczne. I pamiętam, że wokół mnie siedział taki mały tłumek ludzi, niektórzy się śmiali, niektórzy mówili, no pewnie jakiś nawiedzony kolejny znalazł się. Ale była jedna osoba, która mówi, wiesz co, to jest ciekawe to, co mówisz. Mówisz o pokoju, o wiecznym życiu, o tym, że można być dzieckiem Bożym. Wiesz co, ja bym się tym chciała zająć, ale no wiesz co, no, mam nową pracę teraz, mam męża, mam dziecko, mamy samochód. Wiesz co, to jest wszystko bardzo ciekawe, ale ja się tym zajmę w wieku emerytalnym, później. W wieku 60 lat, 70, może później jeszcze. I po raz kolejny sytuacja, która zmroziła moją krew w żyłach. Kiedy wsiadaliśmy do samochodów swoich służbowych, to widziałem ją po raz ostatni raz. Jeszcze wtedy funkcjonowała taki przekaz pocztowy. Dostaliśmy w firmie telegram, że Sylwia zginęła w wypadku samochodowym. Miała tylko 24 lata. Zajmę się tym, kiedy będę w wieku emerytalnym, kiedy będę już na emeryturze, będę miała spokój, kiedy będę miała odchowane dzieci, kiedy wszystko będzie już tak na pół gwizdka. Wtedy mogłabym się tym wszystkim zająć. Wtedy będę miała czas. Miała tylko 24 lata. Nie zwlekaj, przyjdź. Jeżeli masz taki problem, czasami mam takie wrażenie, że nawet bracia i siostry traktują nas jak takich, jak takie współzawodniczące istoty, które ze sobą rywalizują. Nie wiem, czy tak macie, ale czasami odczuwam gdzieś tam takie wrażenie, ja będę się lepiej modlić, ja pokażę, jak to Pan mnie wyposażył w lepsze dary, w lepsze możliwości. I tworzy się taka minimała konkurencja wśród braci i siostr. Tak też jest czasami wśród duchownych. Nie wiem, spoglądam na zacnych księży, czy się uśmiechają, czy raczej nie. Tak właśnie jest. I czasami nie ma komu się zwierzyć, nie ma komu powiedzieć o tym. No komu mam powiedzieć mojej konkurencji o tym, że jestem osobą wypaloną? Komu mam powiedzieć o tym? Do kogo mam się zwrócić? Kto jest moją pomocą? I wtedy przychodzi właśnie Pan Jezus, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja, Jezus, dam wam ukojenie. Przyjdź do mnie, nawet nie mów zbyt wiele, po prostu trwaj w modlitwie ze mną, bądź w obecności mojej. Moja obecność ciebie, jak to dzisiaj mówi młodzież, ciebie ogarnie w jakiś sposób taki, że będziesz
będziesz na 5 centymetrów nad ziemią. Będziesz czuła się duchowo zupełnie inaczej, ale przyjdź do mnie. Zostaw to wszystko, nie przeszkadzaj, nawet nie mów o różnych rzeczach, ale przyjdź. Wiecie, jak się czasami zachowują chrześcijanie, robią sobie taki plan. Tutaj mają wyszczególnione wszystkie punkty od A do Z i przedstawiają tylko taki formularz Panu Bogu na zasadzie: Boże, byłoby dobrze, gdybyś podbił pieczątkę i podpisał, bo ja już wszystko przygotowałem. Wszystko już jest przygotowane, nie ma potrzeby, żebyś cokolwiek zmienił. To ja lepiej wiem, co ty możesz wiedzieć tam gdzieś w górze o mnie, tak? Nie w ten sposób. Przyjdź do Boga i trwaj w Jego obecności. Bądź w Jego obecności. Kochani, w psalmie 139 jest takie piękne są słowa, gdzie właściwie czytamy ten psalm. Zachęcam, żebyście go w domu sobie otwarli i przestudiowali słowo po słowie. Psalm ten właściwie podkreśla, że Bóg jest obecny wszędzie. Wszędzie, w każdym miejscu, także w każdym zakamarku naszego życia. Ten psalm pokazuje prawdę o tym, że Bóg jest naszym stworzycielem. Wiecie, my nie jesteśmy jakimś produktem ubocznym ewolucji, albo bardzo często w tamtym czasie, jakieś 20 lat temu, gdzieś tam mówiono na przykład w poczekalni, w przychodni numer 5 albo numer 30, numer 45 czy jest? Bardzo przepraszam, czy my jesteśmy numerami? Czy jesteśmy Krzysztofami, Pawłami, Piotrami, czy Markami, tak, Zosią, Kasią? Mamy imię, mamy swoją własność, jesteśmy stworzeni przez Pana, tak? A nie jesteśmy ludźmi, którzy są gdzieś tam numerem 5, 6 czy może 28. I teraz psalmista w tym psalmie 139 wręcz kładzie się na stole, aby lekarz mógł go przebadać. Zachęcam was do takiej postawy właśnie, żebyście mieli taką postawę: Panie, przebadaj mnie, zobacz, spraw, czy moje myśli są we właściwej drodze. Jest taki piękny fragment z tego psalmu 139, wersety 23-24. Badaj mnie, Boże, badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, Panie, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Jak dawno temu przeszedłeś ostatnie badanie lekarskie? Kiedy ostatnio mierzyłeś temperaturę, aby zobaczyć, czy nie ma w twoim ciele jakiejś ukrytej infekcji? Ja nie mierzyłem i dlatego się dorobiłem tego, co dzisiaj, bólu gardła. Kiedy ostatnio zajrzałaś do gardła, aby zobaczyć, czy nie ma tam czerwonych plam? To są niektóre ze sposobów tylko wykrycia obecności infekcji. Byłoby to przejawem niezwykłej mądrości z naszej strony, gdybyśmy codziennie modlili się właśnie słowami tej modlitwy: Badaj mnie, Boże, poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Dawid w tym psalmie 139, kochani, czasami mam wrażenie, kiedy czytam ten psalm, wydawało mu się, że kroczy właściwą drogą. I czytamy o tym też, że w przypowieściach, że człowiekowi czasami może się wydawać, w przypowieściach 21:2 w Księdze Przypowieści, że każda droga człowieka wydaje mu się prawa, wydaje mu się prawa. Ale dalej czytamy: niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Bądź czujną osobą. Nie pozwól na wypalenie w twoim sercu. Nie pozwól na to, żeby ktoś zabrał ci tą miłość do siebie samego, tą zdrową miłość, nie tą egoistyczną, nie narcystyczną, ale tą Bożą miłość. Nie pozwól do tego. Nie doprowadzaj do takiej sytuacji. A wtedy będziemy, słuchajcie, najwspanialszymi ludźmi na świecie, dlatego że będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. Że jestem dzieckiem Bożym, że jestem osobą kochaną, akceptowaną, że mogę robić wielkie rzeczy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i nikt, nawet konkurencja, nikt nie zabierze mi tej miłości. Dlatego budujcie ten zdrowy obraz dziecka Bożego w sobie. Niech Bóg będzie z nami. Amen.